5 sposobów wykorzystania technologii blockchain w bardzo nietypowy sposób. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Jeżeli masz 20 lub więcej lat, to zapewne przeżyłeś już technologiczną bańkę związaną właśnie z rozwojem internetu. Dotcom boom albo dotcom bubble to czas wielkiej euforii na giełdach całego świata, kiedy to właśnie w latach 95-2001 spółki z branży informatycznej i pokrewnych sektorów zyskiwały na światowych parkietach nawet po kilka tysięcy procent. W połowie lat 90. powstał również Onet, do dzisiaj największy portal internetowy. Tak nakręciła się właśnie w latach 90. bańka hossa na technologii związanej z internetem. Z blockchainem jest bardzo podobnie. Zaczynamy. Numer 1. Wykorzystanie nazwy blockchain w tytule bez stosowania tej technologii w danej firmie. I to pokazuje, jaki hype jest aktualnie na blockchain. W skrócie, marka produkująca napoje bezalkoholowe zmieniła nazwę z Long Island Iced Tea na Long Blockchain. Co zaskakujące, cena akcji skoczyła o ponad 200% z dnia na dzień. Więcej przeczytasz o tym projekcie, klikając w poniższy link. Idea blockchain to nie tylko technologia do przeprowadzania transakcji czy zabezpieczenia prywatności danych, ale również można ją wykorzystać w trochę przyjemniejszych celach, a mianowicie w grach komputerowych. CryptoKitties to gra o kotach na blockchainie. Internet i koty mogą wydawać się dwoma różnymi elementami, ale niestety tak nie jest. Co stanie się, jeśli dodamy do tego jeszcze blockchain? I na ten pomysł wpadło właśnie studio Axiom Zen. I CryptoCities to gra karciana z kotami i Ethereum w roli głównej. Gracze skupiają wirtualne kociaki, mogą nimi handlować, wystawiając je na aukcjach bądź rozmnażać. I co najciekawsze, cena jednego z najdroższych wirtualnych kotów potrafiła wynieść aż 117 tysięcy dolarów. Pomysł numer 3. Blockchain do sprawdzania jakości pożywienia poprzez śledzenie indyków. Poznaj historię swojego posiłku dzięki blockchainowi. Na taki pomysł wpadła firma Cargill, która w święto dziękczynienia przedstawiła typowe, sam przyznasz, zastosowanie blockchaina. Klienci, którzy zakupili indyka, otrzymywali specjalny kod, który po wpisaniu w wyszukiwarkę pokazywał informacje o zwierzakach. Można było dowiedzieć się, z jakiej farmy pochodzi indyk, ale również przeczytać szczegóły, jak na przykład wiadomość od rolnika. No, dobrze, że nie wiadomość od samego indyka. Pomysł numer 4. Stworzenie swojej własnej wirtualnej waluty do specyficznych celów. Blockchain świetnie sobie radzi w bardzo poważnych przedsięwzięciach, więc dlaczego nie wykorzystać go przy projektach, na które trzeba spojrzeć z przymrużeniem oka. Takim projektem jest właśnie token o nazwie FAQ. Być może masz gorszy dzień, nic nie układa się po twojej myśli, chciałbyś rzec don't give a fuck, a twój najlepszy przyjaciel wysyła ci token FAQ. Zabawne? Jeszcze jak. I pomysł numer 5. Blockchain i rynek marihuany. Uruguaycan to marka zajmująca się produkcją marihuany medycznej, która pragnie właśnie wdrożyć na rynek aplikację opartą na blockchainie. I dzięki aplikacji będzie można śledzić każdy etap cyklu życia marihuany. Od uprawy do pakowania z uwzględnieniem danych takich jak szczegóły dotyczące okresu kwitnięcia, metody nawadniania, rozmiarów strąków, lokalizacja szklarni, wilgotność, temperatura, poziomy światła i metody nawożenia. Dobrze, że blockchain nie śledzi jeszcze samego palenia. To wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że znacie równie dobre przykłady zastosowania technologii blockchain, dlatego zachęcam Was wszystkich do wpisania nietypowych metod wykorzystania tej technologii właśnie w komentarzach pod tym filmem. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Łapkę w górę, dajcie suba i zapraszam Was na kolejny materiał. Trzymajcie się. Cześć. Nie przerywaj sobie. Może być coś takiego. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?